tutaj mamy, proszę Państwa, w Łazienkach Królewskich stadion piękny, gdzie występował swego czasu Aerosmith. No a tam, proszę Państwa, wracamy z Łazienek Królewskich, które to Łazienki Królewskie miały dzisiaj rozdanie nagród Kapuścińskiego, proszę Państwa. Tutaj jesteśmy, idąc z Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich, który to Pałac na Wodzie jest. Idziemy przez Trójkę do Trasy Łazienkowskiej i na Pragę. No ale wiecie Państwo, no myśmy tam się obżerali, myśmy tam się napili, a ci z obsługi nic nie mogli. I dopiero jak taki staruszek Pietras przyszedł, oni wyprosili parę osób. Parę osób wyprosili. To też faux pas, no wiecie Państwo. Tutaj nie ma tej prawosławnej gościny, bo tu nie ma ludzi prawosławnych w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim a Krakowem są tylko te dziadule katolickie. No i ten biedny Artur zaczął się tłumaczyć, że on tam pod drzewem przecież nie kopci, nie pali, bo on w ogóle nie pali, a ten myślał, że on pali. No i tak zaczął się przyczepiać. No wiecie Państwo, tak jak oglądałam na YouTube film, jak młodzi ludzie idą mostem poniatowskim, są zaczepiani przez policję warszawską, no i taki młody chłopak idzie z dziewczyną, Bogu ducha winny, proszę Państwa, człowiek poproszony do radiowozu, no aresztowany, ale za nic. No, takie coś ma miejsce. No tutaj w Łazienkach Królewskich to tam nic nie dzieje się w tym sensie, bo tam ani policja, ani straż, ale takie dupki są żołędne.